Zaprzyjaźnij się ze świętym, któremu Pan Jezus pewnego dnia ustąpił miejsca w świątyni. Poznaj żywot świętego Benedykta Labra, dobrowolnego żebraka. Dziś w czasach szalejącego konsumpcjonizmu oddajemy pobożnym czytelnikom żywot świętego Benedykta Labra żebraka, który wiele lat temu napisał nasz ukochany rodak, ojciec Prokop Kapucyn. Czytaj, słuchaj i patrz oczami ducha. Zaprasza wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie. Ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Czas dla dzieci! Czas dla rodziny! Miłość to obecność. Słuchaj, czerp i rozmawiaj. Spotkanie z powiastkami kanonika Schmidta. Chleb. W czasach dotkliwego nieurodzaju pewien bogaty i miłosierny pan kazał przyprowadzić do siebie 20 dzieci, należących do najbiedniejszych rodziców z całego miasteczka. Patrzcie, rzekł do nich. W tym koszyku jest tyle bochenków chleba, ile was tutaj. Każde może sobie wziąć jeden. Przychodźcie co dzień o tej samej godzinie i ja co dzień każę przygotować dla was podobny zapas, dopóki Bóg nie zlituje się nad nami i lepszych nie ześle czasów. Zaledwie skończył, dzieci rzuciły się na chleb z chciwością, wybierając w koszyku i wydzierając sobie najpiękniejsze bochenki. Potem rozeszły się, nie podziękowawszy nawet swojemu dobroczyńcy. Jedna tylko Helenka, mała dziewczynka, ubożuchno, ale czysto odziana, czekała spokojnie na boku, aż się cała gromadka oddali, po czym wzięła najmniejszy bochenek, który pozostał w koszyku, z wdzięcznością pocałowała w rękę dobroczynnego pana i spokojnie, skromnie odeszła do domu. Nazajutrz dzieci również były niegrzeczne. Popychały się, kłóciły i krzyczały, aż na ostatku biednej Helusi dostał się bocheneczek o połowę mniejszy niż inne. Ale gdy po powrocie do domu jej chora matka rozkrajała chleb, wypadło z niego mnóstwo nowiuteńkich srebrnych pieniędzy. Biedna, zdziwiona kobieta rzekła do córki: idź i natychmiast oddaj te pieniądze. Zapewne przez nieuwagę ktoś upuścił je w ciasto i tym sposobem znalazły się w chlebie. Hela zaraz pobiegła z nimi do dobroczyńcy, ale ten rzekł: nie, nie, moje dziecko, to srebro nie przez pomyłkę znalazło się w pieczywie. Kazałem umyślnie włożyć pieniądze w najmniejszy bochenek chleba, aby cię za twoją cierpliwość wynagrodzić. Pozostań zawsze taką, jak jesteś. Łagodną, skromną, niechciwą, a wdzięczną. Kto przy podziale dobrodziejstwa woli poprzestać na małym, niż sprzeczać się i bić o część największą, może być pewnym, że choćby chleb jego nie był napełniony pieniędzmi, Bóg ześle mu błogosławieństwo, które jest najprawdziwszym i najtrwalszym szczęściem człowieka. Kto się tym cieszy, co Bóg mu zsyła, komu spokojność i zgoda miła, zyskuje szczęście w najdroższej cenie. Pogodę ducha
i zadowolenie. Zaczerpnięte opowiadania pochodzą z dzieła 150 najcelniejszych powiastek kanonika Schmidta. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz na stronie najgłowie.pl.